A tu na kuchni bardzo, bardzo delikatnie na czwóreczce pyrka sobie rosół. Chciałam Wam teraz coś pokazać. Pokazuję to tylko dlatego, że jak opowiem, to będzie to trochę takie chyba niezrozumiałe, a niektórzy pewnie pomyślą, że nawet sobie historię naciągam. Natomiast spójrzcie, tutaj są komentarze do sprawdzenia. One mi się tutaj pojawiły. Tutaj mamy opublikowane, a tutaj pojawiły się w takiej zakładce do sprawdzenia. Wszystkie komentarze, które powinny pojawić się normalnie na YouTubie, są wstrzymane i ja ich nie widziałam. I słuchajcie, ja już tak siedzę tutaj, bo mamy tutaj komentarz sprzed 4 tygodni, który jest jakby u mnie na kanale do zatwierdzenia. I spójrzcie, tutaj Sylwia zrobiła komentarz, ale jak chciała jeszcze coś dopisać, to już jej kolejny, widzicie tutaj parawkę, jej kolejny komentarz już się nie pojawił i tak jest z każdym komentarzem, który został dodany do czyjegoś komentarza. Na przykład Basia napisała: miłego dnia, pozdrawiam serdecznie, i ten komentarz jest, ale już Krysi komentarz do jej komentarza jest wstrzymany automatycznie. I nic by w tym nie było może dziwnego, gdyby to się pojawiło mi 4 tygodnie temu, a ja tych komentarzy w ogóle nie widziałam. Tutaj do dzisiejszego dnia zatwierdziłam masę, na przykład tutaj, proszę bardzo, Bogda M. zrobiła komentarz, ale Halina już jej odpowiedziała i ten komentarz się nie pojawił, więc ja nie mam tutaj żadnej, jakby nie ma tutaj w tym mojej żadnej winy. Więc ja teraz muszę ręcznie po prostu, zobaczcie, ten komentarz zatwierdzić, ale spójrzcie, co się pojawia, jak ja ten komentarz zatwierdzam. Patrzcie tutaj na dół ekranu. Usunięta odpowiedź. Rozumiecie? A żebym ja usunęła odpowiedź, to ja muszę kliknąć kosz. Więc i tak jest za każdym razem. To samo, proszę bardzo, Michał. Zatwierdzam. Usunięta odpowiedź. No, także dziewczyny i chłopaki, tak właśnie to wygląda. I ja dzisiaj czytam od Was komentarze, które były też odpowiedzią na przykład na moje jakieś tam odpowiedzi. I w ogóle w szoku jestem, bo wiecie, no mogłabym pomyśleć, a może to było, tylko ja tego nie przeczytałam. No nie taka ilość komentarzy, no mówię Wam, że ja codziennie z wielką naprawdę przyjemnością czytam od Was komentarze. Lubię to robić, podchodzę codziennie przez kilka razy w ciągu dnia specjalnie po to do laptopa, żeby właśnie zobaczyć, czy są jakieś nowe komentarze. Wieczorem też często po prostu, wiecie, wszystko ogarniam, więc bardzo duża liczba komentarzy mi się w ostatnim czasie nie wyświetlała i ja o tym nie miałam pojęcia. A najlepsze jest to, że ostatnio nawet miałam do jednej mojej koleżanki mówić, bo ona często właśnie komentuje i pod jej komentarzami pojawia się na przykład jedna osoba, której przez jakiś czas nie widziałam. I wiecie, zaczęłam się zastanawiać, bo zawsze tak jest, że jak komentuje mi ktoś często, często, to ja go po prostu, wiecie, no traktuję tak jak taką, wiecie, osobę, która zawsze jest, nie? Kogoś takiego swojego. No bo zapamiętuję po prostu nick i często gdzieś tam rozmawiamy, nawet w tych komentarzach. I słuchajcie, pewna osoba właśnie mi się nie pojawiała i tak pomyślałam, no trudno, tak? Może ktoś nie ma czasu, może ktoś po prostu już nie chce tutaj bywać. Ale miałam właściwie takie myśli, co się stało z pewną Irenką, bo nie widziałam jej komentarzy. Zresztą Irenka mi podarowała tutaj te piękne gwiazdy na okno i nie tylko, bo na przykład cały czas noszę, słuchajcie, cały czas noszę klucze. I przy kluczach mam brelok, który właśnie zrobiła mi jedna z Was i za każdym razem jak wychodzę z domu i przekręcam klucz, to po prostu, wiecie, to jest takie miłe, jak macie jakiś gadżet od kogoś, to chociażbyście przez, nie wiem, przez lata na niego patrzyli, to zawsze on przypomina Wam o tej osobie. I tak pomyślałam, gdzie jest Irenka i co się z Irenką dzieje? Ale Irenka jest, bo dzisiaj właśnie w tym całym tłumie tych komentarzy zobaczyłam ją tam, także cieszę się. Cieszę się, że jest ciągle ze mną. I słuchajcie, jeśli... Dlaczego ja to w ogóle poruszam ten temat? Jeśli Wasze komentarze się nie pojawiają, to proszę, nie wiem, odezwijcie się do mnie prywatnie, czy na maila, czy na Instagram, bo ja o tym po prostu nie miałam pojęcia. I zobaczcie, to szło w ogóle tygodniami. Nie wiem, czy u innych twórców działo się to samo, ale powiem Wam, że YouTube po prostu tak szaleje od miesięcy. Jest coś
jest coś konkretnie po prostu porobione. No i ja o tym nawet nie wspominam, bo wiecie, no jest jak jest, grunt, że wiecie, że filmy się wyświetlają, a jeśli coś tam idzie nie tak, no trudno, życie, nie ma co narzekać, ale no to jest kolejna rzecz, którą, no wiecie, no ja muszę Wam o tym powiedzieć, bo słuchajcie, niejednokrotnie czytam, że czyjś komentarz, nawet dzisiaj taki komentarz zatwierdziłam właśnie i on się pojawił, bo słuchajcie, to, że on mi się nie zatwierdza, czyli usuwa, niektóre się usuwają, niektóre się pojawiają. Nie wiem, nie umiem rozwiązać tego problemu, więc słuchajcie, nie oskarżajcie mnie o to, że ja to robię specjalnie i złośliwie, bo złośliwe to są właśnie takie komentarze, a ja jestem tylko człowiekiem i naprawdę na wszystko tutaj, co związane z tą całą technologią, nie mam wpływu. Gotował się 4,5 godziny, jest klarowny, tłuściutki i bardzo dobry. No, słuchajcie, a co do rosołów, mam tutaj nawet makaron, znaczy opakowanie po makaronie, tylko słucham, bo Brunek jest, oj, Brunek nie jest w humorze, bo ten kurier, który miał być wczoraj, to był dzisiaj, wiecie? Także wiecie, no, sytuacja w domu jest napięta. Ja od lat kupuję ten szlachecki makaron z Biedronki, bo on jest naprawdę dobry. I teraz Wam powiem, ja na przykład nie jestem fanką domowego makaronu do rosołu. U mnie w domu bardzo często robiono taki makaron. Później mama jeszcze, jak ja już tutaj mieszkałam, to lubiła po prostu zrobić, wiecie? No nic Wam nie powiem inaczej. Ja po prostu wolę makaron taki kupny niż swojski. I on jest dobry. Ja lubię swojski makaron, na przykład zrobiony babcia Artura często robiła, jak żeśmy się do niej wprowadzili. Miała taką fajną maszynkę, bo moja mama to nożem siekała, a babcia miała taką fajną maszynkę i taki ładny, równy makaronik jej wychodził. Przepyszny do sera. Po prostu makaron z serem białym. Ale rosół dla mnie, no nie. No, no nie wiem dlaczego, no nie. To jest o wiele lepsze. Ale w ogóle przypominam sobie, że był taki czas, że moja mama przez chwilę właśnie nie robiła tego makaronu. No bo to wiecie, to też jest robota, nie? To tak jeden dzień się robiło, później to trzeba było wysuszyć. Na drugi dzień zwykle w sobotę był robiony makaron, znaczy zawsze był robiony w sobotę na niedzielę, taki świeży. I był taki czas, że w moim domu kupowało się makaron gotowy, ale moja mama nie sięgała po takie makarony. Nie wiem dlaczego, tylko sięgała po makaron spaghetti. Słuchajcie, ten rosół z tym makaronem spaghetti, to była po prostu jazda bez trzymanki. Tego się nie dało zjeść. Bo ona nie łamała tego makaronu, tylko taki cały gotowała. Nawet sufit był w rosole. Nie wiem skąd jej to po prostu coś takiego przyszło do głowy. I tak przez jakiś taki dłuższy okres u nas w niedzielę był zawsze rosół z makaronem spaghetti. No a potem znowu wróciła do robienia swojego. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Ten dzisiejszy rosół, ja mu zrobiłam zdjęcie, wrzucę go na Instagram i on na zdjęciu wygląda po prostu jak z niezłymi filtrami. Ale nic tam nie ma żadnych filtrów. Tutaj kamera też nie pokazała tego koloru rosołu, ale on jest po prostu tak żółciutki, dlatego że ja dałam do niego właśnie, dzisiaj zrobiłam Wam przebitkę, trochę warzyw takich podsmażonych na patelni, cebula, marchewka, pietruszka, seler, ale dużą część warzyw po prostu wrzuciłam do gotowania, tak normalnie, ale myślę, że te przysmażone dały zupełnie, znaczy myślę, jestem przekonana, dały zupełnie inny smak. A ten żółty kolor to na pewno zawdzięcza rosół marchewce, ale nie tylko. Bo od jakiegoś czasu do rosołu dodaję kurkumę. I słuchajcie, ja bardzo się bałam dodawać tę kurkumę, bo na taki gar dałam łyżeczkę i na początku myślałam, że po prostu to bardzo zmieni smak, no bo kurkuma jest taka, wiecie, nie. Ona w ogóle nie jest wyczuwalna w rosole. Ona jakby wyciąga takie jego dobre nuty smakowe i daje przecudowny kolor. I rosół jest naprawdę lepszy. I tak wiecie, na oko i w smaku. No i od jakiegoś czasu daję też liść laurowy i ziele angielskie, czego kiedyś nie dawałam, bo u mnie zawsze było tak właśnie w domu. Moja mama mówiła, że do rosołu się liścia i ziela nie daje. A ja właśnie wrzuciłam suszony lubczyk, kulki pieprzu. No i powiem Wam, że troszeczkę wegety, ale tej takiej natur, sól i pieprz.
I tak myślę, bo pewnie o czymś zapomniałam, jak coś to Wam tutaj dopiszę, ale słuchajcie, no i dużo warzyw wiadomo, nie daję żadnego jabłka i nie daję pomidora, bo widzę, że teraz po prostu jest taka moda, że do rosołu daje się jabłko i pomidor. Mi się wydaje, że to będzie takie, wiecie, jak to jabłko puści soki, pomidor też się rozgotuje, to się zrobi taka zupa pomidorowo-jabłkowa. No nie wiem, no tutaj to mnie to nie pasuje, ale jak ktoś tak daje, spoko, nie? Może akurat jest dobre, a ja jestem jakaś taka nieprzekonana. Natomiast ja nie dodaję ani grama magii. Owszem, moje chłopaki lubią se magii dolać na talerzu, ale ja tak do rosołu magii w ogóle nie daję. I nawet na talerzu to tak, no czasem się skuszę, ale wiecie co? Mnie ta magii po prostu jakoś tak zmienia ten smak rosołu. Także ja fanką tego akurat dodatku nie jestem i jak mogę to unikam. I na dzień dzisiejszy nawet nie mam na stanie. Także dobry rosół, dobrze gotowany, bardzo, bardzo wolno i pod przykryciem, tak żeby tylko pyrkał, żeby delikatnie ta pokryweczka była odsunięta. 4-5 godzin to jest mus, nie? Gotują i 8, ale wiecie co, ja po prostu już nie miałam, jakby za późno go postawiłam, więc spoko, nie? Ale po 8 godzinach to dopiero jest rosół, nie? Petarda. Natomiast nasz jest tuściutki, pyszniutki, ładnie wygląda i naprawdę dobrze smakuje. I myślę, że zostanie nam na jutro, bo powiem Wam szczerze, no my we dwójkę takiego gara rosołu to nie zjemy. Igor pewnie jeszcze później sobie wrzuci na ruszt, a ja już nie, bo ja tak nie lubię zup dwa razy dziennie jeść. Więc myślę, że z powodzeniem na jutro zostanie, a z drugiego dnia jest dla nas przynajmniej jeszcze lepszą. Mam taką, wiecie, taką wtedy taki inny posmak. To jest inna zupa. Na szczęście pojutrze pomidorowej nie będzie, a na pewno nie z rosołu. Jeśli podoba Wam się ta moja bluza, szara, z Hausa, to lećcie i kupujcie online, bo ja właśnie zamówiłam Igorowi. Słuchajcie, ja za tę bluzę dałam, nie wiem, z 2 miesiące temu, no jakoś tak, może nawet niecałe 2 miesiące, 119 zł. I uważam, że cena jest świetna, ponieważ bluza jest ocieplana, zarówno tutaj, jak i na rękawach, nie ma tak, że wiecie, tylko tu. Ma kaptur, ma fajny kangurek, jest naprawdę świetna. I ja Wam mówiłam, że te bluzy są z działu męskiego, ale naprawdę, czy tutaj to widać, czy gdzieś ktoś to zauważy? No nie, kompletnie nie. Są genialne, ale tym bardziej Was teraz namawiam i to nie jest żadna reklama, naprawdę. Ja sama sobie zamówiłam, znaczy sobie, już nie sobie, tylko zamówiłam Igorowi. Słuchajcie, bo mój Igor bardzo chciał tę bluzę. Daj mi, to jest męska, daj mi, pożycz mi, daj mi. Wiecie, pożycz równa się na wieczne nieoddanie. A ona mnie się tak bardzo podoba i ja się dobrze w niej czuję, że jako ta zła matka nie pożyczyłam. I stwierdziłam, że jako ta dobra matka zamówię swojemu dziecku taką samą. Słuchajcie, to jest ta bluza, z tym, że widzicie, matka na siebie wydała 119 zł, prawda? No i wtedy można powiedzieć, nie kupiła synowi, bo by było za drogo. Nie, po prostu byłam sama, wiecie, mój Igor jest na tyle duży, że on sam sobie wybiera ciuchy, więc ja mu nie kupiłam. Ale jak on już tak bardzo ją chciał, to stwierdziłam, że pobuszuję online i pobuszowałam. I teraz słuchajcie, ja za nią zapłaciłam 119 zł i tu taka cena jest. Ale teraz dla mojego dziecka kupiłam za 49,99, więc no, rozumiecie. Także, moi drodzy, jeżeli macie ochotę na taką bluzę, możecie ją teraz mieć za taką cenę. Słuchajcie, a teraz tak całkiem poważnie, to znaczy to też jest poważnie, no ale widzicie, jak człowiek poczeka, to i promka się znajdzie. Ale wiecie co? Ja na przykład nie jestem taką osobą, nigdy w życiu tak nie zrobiłam, że coś mi się podobało, a już nie daj Boże to przymierzyłam, no i to było na przykład drogie, albo wiedziałam, że za chwilę cena może spaść, odłożyłam i pomyślałam, dobra, wrócę tu za jakiś czas, bo na pewno będzie ta rzecz tańsza. Nie, jeżeli jest coś, w czym ja się świetnie czuję, to nie ma takiego tematu, ja to po prostu ściągam, idę z tym do kasy, nie? Ale wiem, że ludzie tak robią. Znaczy wiecie, pewnie tam może mi się zdarzyło coś takiego, no nie pamiętam, ale to nie jest w moim nawyku. Wiem, że ludzie tak robią i to jest jakiś tam sposób na zakupy, na życie i naprawdę zobaczcie, jak można oszczędzić. 2 miesiące później ta sama bluza, inna cena. No a teraz tak naprawdę na wiosnę też fajnie, nie? Więc powiem Wam, że
że cóż, zrobiła deal życia i wydała za dużo. Ale trudno, wiecie, no to takie życie, nie? Jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. W każdym razie w ogóle wiem, że są, nawet ja w rodzinie mam taką osobę, która potrafiła właśnie przymierzyć, zostawić, wrócić za jakiś czas, bo może będzie niższa cena. Tylko wiecie, online to ma sens w moim przypadku. W moim przypadku na przykład jeździć do galerii w te i w tamte i sprawdzać tu 20 km, tam 40 mam w jedną stronę, więc wiecie, no mnie to się nie opłaca finansowo, bo ja na paliwo więcej wydam, ale jak ktoś mieszka blisko albo po, nie wiem, po drodze na przykład mija galerię, no to to jest bardzo dobry sposób. Także dziewczyny i chłopaki, tam jest dużo więcej tych różnych rzeczy, więc sobie wejdźcie i zobaczcie, to jest to i to jest męska eska. Także wiecie, no męska eska jest troszeczkę taka jak damska pewnie M-ka, nie? Gdybyście byli ciekawi, jaki nosimy rozmiar. Więc widzicie, mój syn, mogę powiedzieć, już nawet troszeczkę mnie przerósł. Na mnie ta bluza, wiecie, ma dość długie rękawy, ale ja lubię coś takiego, więc wiecie, ja zawsze pod, o, tutaj podwijam, więc mnie to nie przeszkadza. Także jest super, ale no jakby była tak minimalnie tam gdzieś mniejsza, też by mogła być, ale w dużej przynajmniej człowiek się może schować. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Miałam piec ciastka. W ogóle jak ja mam dzisiaj włosy, wczoraj myłam i jak ja siebie nie lubię w takich włosach po umyciu, nawet ich dzisiaj dobrze nie przeprostowałam, jakieś takie fale mam. Miałam piec ciastka takie z trzech składników, ale stwierdziłam, że kurczę, jest już 16:30, więc trochę to jest tak, wiecie, jak ja teraz wlezę do tej kuchni, rozłożę ten majdan. Nie, nie, nie. Jutro upiekę ciastka, dzisiaj do kawy coś tam mam. Słodyczy u nas nie brak, więc spoko, przełoży się. Ja już tak przełożyłam rogaliki z dżemem, teraz ciastka, także wiecie, za 2-3 dni u mnie będzie niezła impreza.